11 stycznia w liturgii wspominamy świętą Honoratę, dziewicę. Żywot świętej Honoraty spisał jej rodzony brat, święty Epifaniusz, biskup Pawi. Była najmłodszą z czterech sióstr. Honorata żyła w V wieku w Pawi. Święty Epifaniusz osobiście nałożył na głowę siostry welon dziewicy na znak oddania jej na wyłączną służbę Panu Bogu. Kiedy w roku 476 Odoaker, król Gotów, zdobył i złupił Pawię, wziął do niewoli wśród wielu obywateli także Honoratę. Dopiero święty Epifaniusz musiał wykupić Brankę z jej rąk wraz z wieloma innymi. Zasnęła w Panu otoczona powszechną czcią. Życie Honoraty pełne było modlitwy, miłosierdzia i oddania ludziom, którzy darzyli ją powszechnym szacunkiem. Zmarła w opinii świętości około 500 roku. W ikonografii święta Honorata przedstawiana jest w tunice, a w ręku trzyma księgę. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy, obchodząc z radością wspomnienie świętej Honoraty, dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.